Tak, nowy plan opłaty, tak, zgadza się. Czy to Państwu wystarczy? A co tam z tą kierownicą się zadziało? Bo tu gdzieś 2418 tak było. Taki był plan. Pan burmistrz, tak, pan burmistrz przedstawiał Państwu wnioski, jakie złożył. Tak. Była to ulica Konopnicka, była to ulica Konopnicka, była w ramach Włoszkowa. Następnie była, były trzy inwestycje dotyczące z tego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Była to ulica Łąkowa, Trzok i Nowa Kaźmierka. Jakie są rozstrzygnięcia? Czyli nie ma możliwości i szansy na pozyskanie tych środków, tak? No ale to wszystkie trzy zadania zresztą? No nie, no lepiej obecnie. A na dojazdy do kul? Proszę. Potocznie zapytam, a dojazdy do kul to 130 coś tysięcy. Znaczy dojazdy do kul są, ale... Tak, dojazdy do kul są, ale to myślę, że też tam... To są pewne komplikacje, Szanowni Państwo. Przecież... Też każdy obserwuje, jak my, czy my chcemy pozyskiwać te pieniądze, czy my chcemy realizować projekty. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ale czy ten, ta Konopnicka to jest następstwem tych zawirowań, które były, miały miejsce w ubiegłym miesiącu? Czy można to tak powiedzieć? Czy... Ja myślę, że każdy z nas wyciągnie wnioski. Na przykład też mieliśmy pieniądze, które były przewidziane na realizację zadań związanych z COVID-em i też nie przyjęliśmy pełnej kwoty. I to są pieniądze, które mogły zasilić budżet, także zostały wprowadzone w mniejszej kwocie, o ile dobrze pamiętam, pani Starbik, tak? Pani przewodnicząca to wydawała. 6 tysięcy, ale to trzeba dodatkowej dochody związane. No tak, tylko że jeżeli byłyby przyjęte wtedy w pełnej kwocie, tak jak pan burmistrz zaproponował, to my moglibyśmy te środki wykorzystać. Wcześniejsze miesiące. I wcześniejsze miesiące refundować, a tak to my te pieniądze wydatkujemy w ramach środków z budżetu, a tak to można by było pozyskane, tak? No ale to jest, ja rozumiem, że to jest refundowane, to co się wydaje, to i tak dostaniemy, jeżeli wydamy. Pierwsze miesiące już nie były, bo nie mieliśmy planu, bo nie mieliśmy planu. Plan został wprowadzony na 6 tysięcy, tak? Jak dobrze no, powiem. Ale to i tak trzeba stricte na ten COVID wykorzystać. No tak, zgadza się, ale gdyby był przyjęty większy plan, no 9 tysięcy to można było więcej wydać. 11? Aha, 11,6. No ale, Szanowni Państwo, to są takie, no, to są, ktoś powie, że to są drobne kwoty, ale no, każdy samorząd zabiega o każdą złotówkę. Ale dobrze, już. Może, nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania? Ja myślę, że odnośnie poprzedniej komisji rewizyjnej, bo ja tutaj miałam tak akurat przygotowany, myślę, że to było, tak przeanalizowaliśmy ten protokół dogłębnie, to co miało być uzupełnione do poprzedniej komisji rewizyjnej. Czy te wyjaśnienia są wystarczające? Dziękuję. Jakie Państwo jeszcze macie pytania, spostrzeżenia? Proszę, bo tak mi się zdarza. Ja bym jeszcze miała pytanie takie, no, może trochę związane z zakupem samochodu i tego, o który żeśmy tutaj próbowali, na który próbowaliśmy znaleźć środki. Czy oficjalnie wiemy, że już w powiecie też nie... Proszę nam powiedzieć, jakie zostały rozstrzygnięte w powiecie na przykład. Ale mówię, że chodzi o właśnie strażacki. Aha, o samochód strażacki. Jeżeli... Ja na przykład nie wiem, bo nie wiem. Jeżeli chodzi o samą strażacki, no to się potwierdziło to, co pan burmistrz Państwu przekazywał na sesję, że no, listy są zamknięte, że samochodów jest mało. No i w związku z tym no, nikt nie otrzymał w powiecie ze wszystkim pieniędzy. Także to właśnie to jest to, co pan burmistrz mówił, że
bez potrzeby te zawirowania, bo nie mogliśmy pozyskać innych pieniędzy, bo pieniądze zostały zablokowane. W dniu jutrzejszym, zresztą Państwo wiecie, że Regionalna Izba Obrachunkowa będzie analizowała nasze uchwały, a samochody nie dotarły. Tak jak... Widać było niepotrzebnego zamieszania. To Pan Burmistrz mówił, że listy są zamknięte, że samochodów, jest mało, że po prostu nie ma szans, tak, że pozyskujmy pieniądze tam, gdzie jest ta możliwość. No, tutaj mówię, no tak się zadziało. Szanse zawsze mamy, bo w budżecie pieniążki 300 tysięcy jest w projekcie budżetu, prawda? Więc tak, tylko że teraz mamy taki czas, że Regionalna Izba rozstrzyga tą uchwałę. My na przykład nie możemy zlecać żadnych zadań, które były jakby zawarte w tej uchwale, ponieważ no, tam są... No raczej wszystko jest w takim zawieszeniu. Tak, w zawieszeniu, a to jest bardzo dużo dla samorządu, ileś czasu, kiedy tam nie można podpisać na dokumentację. Bo zobaczcie, będziemy w drugim półroczu, a dokumentacja, jak jest jakaś skomplikowana, to naprawdę my potrzebujemy pełny rok. Stąd też to prośba do Was kierowana przez Pana Burmistrza, że jeżeli możemy, uchwalmy budżet jak najwcześniej, bo my wtedy już robimy zapytania ofertowe, szukamy wykonawców, wtedy wykonawców jest więcej, korzystniejsze ceny są, a w tej chwili już każdy ma jakieś podpisane kontrakty. No zobaczmy. A jeszcze są większe trudności, jeżeli chodzi o poszukanie wykonawców, bo jeżeli pojawią się też te unijne obiecania. Także mamy takie... Musimy być przygotowani na to, że nie będzie. Szanowni Państwo, ja dlatego tutaj, tak jak tutaj rozmawiamy, bo mówię o tym, żebyście byli w pełnej świadomości, że no właśnie no jest pewna komplikacja z realizacją tego budżetu. Ile tutaj mówimy, że wszystko fajnie wykonanie było i okej, bo no faktycznie można... To terminy mogą nam nie pozwolić na to, żebyśmy mogli zrealizować, nie? Założenia, które są przyjęte. A jeszcze mam pytanie, czy w związku z tym, że trzeba było jakieś wyjaśnienia właśnie złożyć dotyczące tych uchwał. Tak. To zostały one dopełnione, tak? Czy złożone są te wszystkie wyjaśnienia, tak? Tak. I zostały przesłane projekty protokołu. Tak. Ponieważ tak, w tym momencie, kiedy były wysyłane dokumenty, jeszcze nie były one zatwierdzone. Przyjęte, ale... Zawiadomienie o sesji, projekty protokołu. Tak, zostało dopełnione. Tak, i to był chyba termin do 18. To była informacja. I teraz czekamy na odpowiedź, tak? Na odpowiedź czekamy, tak. Jak dalej iść? Musimy teraz, coś to pewnie trzeba będzie prostować, nie wiem. No zobaczymy, tak? No czekamy za... To po prostu jutro ma zapaść decyzja, tak? Tak. 19. Teraz tak, odnośnie, drodzy Państwo, od roku 2020, żeby z tego budżetu tu wyjść. Czy jeszcze coś jest nurtujące, jakieś pytania macie? Nie, bo jeżeli nie, to ja proponuję, żeśmy otrzymali też korespondencję chyba gdzieś na połowie kwietnia z składu orzekającego z Poznania, mogę odczytać i byśmy po prostu w tym kierunku szli, żeby po prostu już i w kierunku przygotowania wniosku o absolutorium dla Pana Burmistrza. Czy Państwo jesteście zapoznani, czy macie przed sobą? Ja może jeszcze też wyjaśnienia powiem. Nie ma z nami Pana Burmistrza w dzisiejszym z dwóch powodów. Z jednego, bo pierwszy powód to taki, że akurat też odbywa się w chwili obecnej spotkanie w sprawie pozyskania pieniędzy na kolegiaty. Na przykład tam przyjeżdżają panowie z Poznania i też czasami trzeba się dostosować do terminu. A z drugiej strony, bo tutaj Pan Burmistrz, jak już jest ten moment tego wniosku absolutoryjnego, no to pozostawia jakby komisji. Ale jest Pan wiceburmistrz i to ale jeżeli jakikolwiek jeszcze mamy przekazać wyjaśnienia, czy dostać dokumenty, to nie ma problemu. Szanowna Komisja, czy przeczytać, czy macie przed sobą? To znaczy ja się zapoznałam. Ja też się zapoznałam. To co Rio przysłała, tak? To 23 kwietnia 21. Oczywiście, ja na przykład dla mnie nie musi być odczytana, bo ja nie czytałam dwa razy.
bo to jest taki tekst, który na to trzeba się... Ale szanowni Państwo, ale gdyby to było niedozwolone prawem, to nie otrzymalibyśmy pozytywnej opinii, byłby zarzut. No oczywiście. No tak to się nazywa, no nie zmienimy klasyfikacji budżetowej. Ale my mamy informację, że... Będzie Państwo mówić szczegółowo, dokładnie wiecie, każda kwota, wiecie czego co dotyczy, zresztą na stronie 39 macie Państwo też w sprawozdaniu opisane dogłębnie. Na tą kwotę założymy 7 tysięcy, nie, na tą kwotę 4 tysiące, więc nie, na kwotę, nie, na kwotę 7600 na wykonanie 5960 macie opisane na co, co się na to składa, tak? Że ta wiśniowa i ten wyrośniony. Także wszystko jest w dokumentach. A może tak jeszcze pani skarbnik powie, że zadłużenie na koniec 21 nam się powinno zmniejszyć, tak? Bo myśmy w tym roku żadne potrzeby, to my nie zaciągali, tak? Teraz już na ten rok nie mamy zaplanowanego kredytu ani pożyczki, także wpłat dokonujemy regularnie zgodnie z zawartymi umowami. Więc zmniejszy się o to, co mamy do składki. Tak? I kolejne lata pewnie będą 900. Także w zeszłym roku jeszcze ten kredyt był zaciągany. Mogliśmy skorzystać tutaj z udogodnień covidowych i nie występować do regionalnej izby o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia i taką opinię wystąpiliśmy, otrzymaliśmy opinię pozytywną. No, kredyt został zaciągnięty, ale automatycznie jakby majątek gminy się zwiększył nie o 20 jak był kredyt, ale o 11 milionów, tak jak Państwo mają tam podane w sprawozdaniu. Tak. No nie, to nie było bardzo dobrze. Oferta była tylko jedna, więc tutaj, ale mieliśmy i tak wyszła niższa cena niż tego kredytu, niż zakładaliśmy, ale no nie powiem Panu teraz kwotowo, bo nie chcę rzucać tutaj, żeby się... Oj nie, nie, na mnie, na pewno, nie chcę tutaj mówić, to jest WIBOR plus sama marża banku, WIBORy były bardzo małe, byliśmy w danym momencie jedynie troszeczkę tą marżą banku, ale to i tak było korzystne, także... Byliśmy korzystni. Także tutaj akurat no, gdzieś tam może ktoś prawdopodobny, no może podali pewną informację, dlatego że my rano byliśmy zaskoczeni, oczywiście pozytywnie, bo w dobie tego COVID-u, że właśnie mamy tak, na tak korzystnych warunkach. Odsetki w zeszłym roku też były troszkę niższe, z uwagi na to, że w tych umowach mamy, że płacimy te odsetki w zależności właśnie od wyboru 3-miesięcznego, także troszeczkę skorzystaliśmy na odsetkach. No i tutaj jeszcze chcę podkreślić, że nasza gmina, mimo to, że to zadłużenie może Państwu wydaje się wysokie, aczkolwiek no, to jest wszystko dla ludzi, tak? Bo to jest przeznaczone na inwestycje, nie na przejedzenie, a nie zawieramy na pewno umów z parabankami, z jakimiś niepewnymi kredytami. Wszystko jest pod kontrolą. Tylko to jest wojewódzki fundusz i banki, które występują na rynku, także tutaj też się składa takie sprawozdania do regionalnej izby, gdzie ona ma jakby ciągły nadzór nad kredytowaniem samorządów. Także myślę, że to są w bezpiecznych instytucjach te kredyty i te składy, jeżeli będą następować terminowo te rozchody, to no, na pewno to zadłużenie będziemy zmniejszać. Dlatego chciałam uwagę, że nie zaciągnęliśmy, że prawdopodobnie spadnie, bo spada, zejdzie, może budżet gminy jako tak, ale go pójdzie i ta stopa procentowa ze 70, coś tam spadnie. Aczkolwiek no, no, tutaj jest zarezerwowane, że należy zachować specjalną ostrożność. Nie? To też musi być regionalna kontrolując też wpisuje pewne zapisy. Ale opinia była wtedy zaciągnięcia pozytywna, tam nie było jakichś obostrzeń czy zastrzeżeń, żeby tego, no, że nie można, tak? Gdybyśmy tak, opisują ją, ale gdybyśmy nie.
2020 roku od wystąpienia o opinię do Regionalnej Izby. My mimo wszystko zostałem tam również postanowić wystąpić, żeby po prostu czystą sytuację, tak? No i mówię, tutaj nie dokonujemy też zakupów ratalnych, bo to też jest traktowane jako zaciąganie zobowiązań. Gmina, jeżeli już to co się mieści nam w planie, tak się staramy gospodarnie tutaj i oszczędnie jakby ten budżet realizować, a ratalne zakupy też nie wchodzą. Ja bym przekazała może jeszcze taką informację.